Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Vitalbon, zawierającego korzeń tarczycy bajkalskiej. Witam Państwa po raz kolejny. Obiecałem w ostatniej audycji, że będzie coś o medycynie chińskiej i to jest ten moment, gdzie chciałbym się do niej odnieść. Chińczycy wydali taki podręcznik, w którym obejmują... Wszelaką terapię, jaką stosowali w przypadku koronawirusa u siebie, i tam są metody diagnostyczne: tam są metody jak myć ręce, jak się dezynfekować, jak leczyć lekami chemicznymi, jak stosować respiratory. I jest również o diecie, i to w ujęciu probiotyków, o których Państwu już mówiliśmy, ale także jest o fitoterapii zgodnej z tradycyjną medycyną chińską, czyli z TCM. Ja się będę chciał dzisiaj odnieść do tejże, właśnie tradycyjnej medycyny chińskiej. Ta medycyna posługuje się nieco innymi sformułowaniami niż medycyna zachodu, ale będę chciał to Państwu przetłumaczyć. Będzie w związku z tym nasza audycja dzisiaj nieco dłuższa. Mam nadzieję, że nie będzie przez to mniej ciekawa. Chińczycy rozróżniają w tym przebiegu choroby COVID-19 cztery etapy. Pierwszy etap. Widzicie Państwo te etapy na tablicy, która się pojawiła na ekranie. Pierwszy etap. To jest etap mokrego płuca. Drugi etap równoległy jakby może być też zewnętrznego zimna i wewnętrznego ciepła, to one w równolegle występują albo jeden, albo drugi. Najczęściej jest to mokre płuco. Drugi to jest przerywane zimno i ciepło. Trzeci etap to wewnętrzny blok epidemicznej toksyny i czwarty etap zdrowienia niedoboru, czyli w śledzionie i w płucach. Ja teraz będę chciał się odnieść językiem, który może Państwu bardziej jest zrozumiały niż to, co w medycynie chińskiej. Więc pierwszy z tych etapów, czyli ten etap wilgotnego, mokrego płuca, to etap po prostu polegający na tym, że mamy kaszel z dużą ilością odkrztuszanej wydzieliny. Może być w tym czasie również uczucie duszności, może być gorączka, ten Tacha forma przebiegu tejże choroby jest najczęstsza i jeżeli ktoś ma nieszczę na nieszczęście, yy, zaradzi się wirusem i ma drugie nieszczęście, że zacznie mieć objawy, bo nie wszyscy mają te objawy. To będzie to najczęściej właśnie taka forma. I oby na takiej formie się skończyło. Bo gdy przebieg naturalny tej choroby oczywiście nie, jest niekorzystny, ale najczęściej kończy się właśnie na tym etapie. Ten drugi, ta, ta druga część, czyli ta część zewnętrznego zimna i wewnętrznego ciepła, to taka sytuacja, gdzie my odczuwamy. Mamy wrażenie jakby przeziębienia, czyli jest nam zimno, chcemy się przykryć, chcemy mieć ciepłe stroje na sobie, ale wewnętrznie czujemy, czujemy gorączkę. I teraz, co Chińczycy proponują w tym pierwszym etapie, który można powiedzieć na dwa równoległe, równoległe przebiegi. Oni proponują mieszankę ziołową, która Państwo teraz widzicie na ekranie. Pierwsza to jest to, ta mieszanka ziołowa na to wilgotne, mokre płuco. Zwróćcie Państwo uwagę że y, y, występują w niej y, jedynie y, no, cztery, trzy, cztery surowce znane w naszej y, Oczywiście jak ktoś się zna na medycynie chińskiej, to wszystkie są znajome dla niego, ale dla większości z nas, dla większości pacjentów są nieznane. I tutaj podkreślam nasiona moreli. To jest znany produkt i jest na rynku polskim również dostępny. Uwaga, od razu moja tutaj istotna, czyli amigdalina, czyli ewentualna toksyczność tej substancji. Uważa się, że do... 10 pestek a w przypadku y, y, dorosłych do 50 jest bezpieczna. No ja bym był tym bardzo ostrożny. Ja nie stosuję tego surowca, obawiam się. Natomiast stosuję zarówno korzeń lukrecji, jak i korzeń tarczycy bajkarskiej. Proszę państwa, te surowce będą się przewijać przez te receptury. My o tym dlatego też mówiliśmy już poprzednio, opisaliśmy dokładnie tarczę bekerską, dokładnie opisaliśmy również y, y, lukrecję. I tutaj na tej, na tej planszy widzicie Państwo, jak to wygląda. Ale gdyby ktoś miał przebieg tej choroby nieco inny, i y, tutaj tablica druga się pojawia. To te surowce zielarskie są też nieco inne. Ale również pojawiają się pojawia się korzeń lukrecji, pojawia się tarczyca bajkalska i pojawia się ta morela. Jest też ziele części, czyli efedry. Znane co niektórym, bo stosowane było jeszcze niedawno jako zioło o działaniu odchudzającym. Niemniej jednak jest niedostępne, zakazane w Europie, również przez to i w Polsce, nie stosuje się. Ja będę na końcu mówił o działaniach niepożądanych tych surowców zielarskich i wtedy się będę chciał do tej prześli jeszcze odnieść. Więc te dwa, ten, ten pierwszy etap to jest to, co prawdopodobnie, jeżeli ktoś już ma tego pecha podwójnego, czyli zarazi się i zacznie chorować, to będzie ten etap, na którym się choroba zacznie i skończy. Ale może być też przebieg niestety niekorzystny. Może ona się rozwijać. Gdy się będzie rozwijać, to przejdzie w etap drugi, który Chińczycy nazwali naprzemiennym zimnem i ciepłem. I ten etap naprzemiennego zimna i ciepła można by porównać. Do napadu malarii, oczywiście przeraskrawiając nieco, ale takie ataki gorąca i ataki skrajnego zimna z dreszczami. I to jest etap, który, który Chińczycy również leczą między innymi ziołami. I tu mieszanka ziołowa wchodzi znowu na, 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 na planszę. I ta mieszanka ziołowa, to mieszanka ziołowa, której znowu występuje tarczca bajkalska, i znowu pojawia się korzeń lukrecji. Więc znowu mamy te dwa surowce które się przewijają w tych recepturach, które się yy, pokazują yy, i które, które będziemy, będziemy mogli stosować. I o których mówiliśmy już. No dobrze, mamy mieszanki ziołowe według medycyny chińskiej. Czy można je skomponować? Teoretycznie tak, praktycznie, praktycznie się nie da skomponować. Yy, dostępność tych surowców jest niewielka, są oczywiście w internecie, ale tam mogą być one różnej jakości. Dlatego też my już wcześniej się odnosiliśmy do tego w programach, żeby stosować zioła, które znamy. I tutaj pokażę Państwu dwie receptury, do których my już mieliśmy już na ekranie poprzednio, w poprzednich odcinkach. Pierwsza receptura, które Państwo widzicie, liść babki lancetowatej, korzeń lukrecji, kwiatostan lipy, zielety mianku, mięta pieprzowa, malina, babka. To są wszystko. Surowce, które mamy do dyspozycji: surowce o działaniu surowce o działaniu przeciwgorączkowym to są wszystko surowce zielarskie, które możemy stosować w tych pierwszych dwóch etapach choroby i one powinny być skuteczne. A druga receptura to receptura preparatu, w skład którego wchodzi tarcza bajkalska, w skład którego wchodzi kłończe imbiru. One będzie tam również w kolejnych recepturach chińskich pokazywane. I to jest też, to są dwa, dwa, dwa mieszanki ziołowe, które sam osobiście stosuję u swoich pacjentów i zalecam profilaktycznie teraz właśnie w tym okresie. Bezpieczne dobre do zastosowania, niedrogie, można to te, te mieszanki można naprawdę stosować, to jest coś, co, co ja mogę rekomendować. Ale idźmy dalej. Czasami, niestety, pojawi się etap trzeci. Ten etap trzeci to jest to, co my widzimy na ekranach telewizorów, to te oddziały intensywnej terapii, pacjenci w ciężkim stanie z, z respirator, podłącznymi respiratorami, to jest wedle Chińczyków etap krytyczny, czyli etap, etap zatrucia toksynami. Wewnętrzne zatrzymanie toksyn, tak oni to nazywają. Jest to wtedy skrajna niewydolność oddechowa. Pacjenci są tacy, jak Państwo ich widzieliście w telewizji. Rzeczywiście ten etap kończy się często śmiercią i w tym etapie oni również stosują swój oryginalny lek roślinny, niedostępny w zasadzie w Polsce, zresztą nikt go państwo nie będzie, nikt nie będzie podawał chorym tego leku w Polsce, dlatego że, że lekarzy medycyny chińskich praktycznie nie ma i tutaj to można powiedzieć, że, że możemy sobie darować tą, tą substancję. I etap czwarty, czyli etap zdrowienia, czyli etap, w którym oni uważają go za... Etap niedoboru czy w płucach i w śledzionie, i wtedy stosują leki adaptogenne, regenerujące. Ta rzeczona tarczyca bajkalska również ma działanie adaptogenne, tak jak podobnie jak rzęsień, przecież inne surowce, które się stosuje na etapie zdrowienia organizmu. I mieszanka ziołowa, którą tutaj Państwo widzicie. Tutaj są surowce znane, ale też rzadko w Polsce stosowane. Kokoryczka, kardamon, skórka mandarynki. Oni tu stosują nie tylko miąższ, ale też skórkę oczywiście. I to są receptury, które oni stosują na etapie zdrowienia. Chińczycy. Natomiast my możemy stosować dzieła adaptogenne. Chińczycy zalecają, zalecają gotować, robić odwary z tych ziół dwa razy dziennie. Takie leczenie oni proponują. Jak chciałbym się odnieść do tych, jeżeli ktoś by jednak uparł się, że tak powiem, i chciał te mieszanki sobie stworzyć, to pamiętajcie Państwo, że to nie są do końca w Europie znane surowce także pod względem toksykologicznym. Ale pewne surowce tą toksykologię mają opracowano. i tutaj kolejna tablica, na której Państwo widzicie niektóre z tych surowców zielarskich. No, na czoło się wysuwa ta przęśl, która, która, zwana jest, która jest źródłem efedryny i to jest silnie działające zioło mogące powodować nadciśnienie tętnicze albo może powodować zaburzenia rytmu pracy serca niepokój nie wolno go w nadciśnieniu tętniczym, nie wolno go w gruczelogu prostaty z moczu, nie wolno go w jaskrze, yy, w ostrożnym nadciśnieniu, zaburzenia ukrwienia mózgu. Tego nie wolno stosować. Na czynności tarczycy. To jest zioło, które ma wiele niepożądanych działań. I to drugie, o którym wspomniałem na początku, czyli o korze, o tym nasionach moreli, one również są yy, dla mnie, to jest surowiec niebezpieczny, ja bym go nie stosował u pacjentów, yy, no chyba, że w minimalnej dawce, bo co prawda mówią, mówią w, yy, Mówi się, że dawka y, śmiertelna to jest 50 pestek, y, a u dzieci 10. Niemniej jednak każdy może być indywidualnie zmienny, każdy ma swój, y, y, swój materiał genetyczny i może, może być nawet w niższej dawce też, też toksyczna. Proszę Państwa, dlatego sugeruję y, stosować preparaty ziołowe. Chińczycy pokazali w, w, tej, w swoim podręczniku, że oni równolegle i równoprawnie. Stosują medycynę akademicką, tą, tą zachodu medycynę nazwijmy ją, oraz swoje naturalne metody ziołowe. Oni po prostu wiedzą, że to razem powinno być zintegrowane, i taką koncepcję radzę Państwu przyjąć, a w profilaktyce przede wszystkim stosować zioła. Sponsorem programu był Bonimed, producent suplementu diety Vitalbon, zawierającego korzeń tarczycy bajkalskiej.